wszystko. Sztuka tak. Sztuka czekania, pamiętajcie Państwo. Teraz jeden z wszystko najlepszy, najmocniejszy jest, ale to też. Nie trzymanie się zaleceń albo ustaleń, nazwijmy to, terapeuty. Proszę Państwa, jest to jeden z najgorszych rzeczy, które nas może spotkać i my tracimy nad tym kontrolę. Kiedyś w starożytnych Chinach, nie wiem, słyszeliście pewno, lekarze chińscy, tradycyjne medycyny chińskie, mieli płacone do tego, że była zdrowa wioska. Ale dlaczego mieli? Bo wtedy jak lekarz TMC powiedział temu choremu, że słuchaj, weź to i to i to i to, to on wziął to, to i to i to, a nie brał to i to i to, i tamto, tamto, i jeszcze tam, i jeszcze tamto, a może jeszcze dołożę tego, to będzie pół wiadra jeszcze pani Zielarki. Treder chyba, czy treder jakoś. Proszę? No, jeszcze pół wiadra i wtedy będę, nie, proszę Państwa, tak to nie działa. Z moimi pacjentami zazwyczaj ustalamy, żeby się trzymać zaleceń, ponieważ kiedyś oglądałem taki film, już nie pamiętam, co to za kanał był, nie wiem, czy Doktor G był taki, na Discovery leciał taki program, polecam Państwu, bo ta dziewczyna, to jest lekarz patolog w prożektorium i ona pokazuje, kto na co umarł. Bardzo dużo się można tam nauczyć z jej wypowiedzi. Opowiada o przypadku, kiedy kobieta zmarła. I dlaczego zmarła? Zmarła w nocy, wyszła do łazienki, mąż wstał, tylko tam jakieś haczenie posłuchał i ona zmarła. Dlaczego tak się stało? Proszę Państwa, ta kobieta była, jak to nazwać? No, jak tylko gdzieś coś pojawiło się w jakichś środków do zdrowia, to ona to już kupowała i jadła. Wszystko. Hipochondryk. Lekomanka. Tylko że ona te wszystkie naturalne, a nawet niektóre były, mówi, że były zabronione. W USA to ściągała przez jakiegoś tam Amazona, czy przez coś tam ściągała. I doprowadziła się do takiego stanu, że organizm po prostu nie wytrzymał i zmarła w tym. Dlatego, proszę Państwa, jeżeli chcecie, żeby komuś pomóc, to trzeba powiedzieć pacjentowi, że proszę się trzymać, bo wtedy stracicie panowanie nad sytuacją. Robicie diagnozę, czy lekarz robi diagnozę, chcecie komuś pomóc, dajecie taką, taką, taką i taką, takie zioła, czy tam taką maść, czy takie coś, no a ktoś bierze sobie jeszcze taka, taka i taka, a jeszcze do tego sobie weźmie taka i taka. W pewnym momencie następuje interferencja, nałożenie się niektórych składników w sposób niekorzystny. I następuje tak zwany efekt niepożądany terapii. I mamy bardzo poważny problem. Mało tego, że chory ma pretensje do Was, bo nie idzie to jak trzeba, to jeszcze Wy tracicie sytuację panowanie nad sytuacją. To jest, proszę Państwa, bardzo poważna sprawa. To sobie zapamiętajcie albo zapiszcie, że żeby się jakoś uzgodnić sobie z pacjentem, żeby on się trzymał tych zaleceń. Bo może być tak, że trzeba zmienić terapię, może trzeba zmienić taktykę, może coś, ale to musi być jasne. Albo chociaż powiedział Wam, co sobie bierze, żebyście wiedzieli, co się dzieje, bo jest źle. No i ostatni, siódmy problem, dlaczego? To co Państwu mówiłem. Blokady śluzem, wilgocią, zimnym, a czasami gorącym. Dlaczego zimnym? Proszę Państwa, zimno w tradycyjnej medycynie chińskiej jest to bardzo zły patogen. Zimno blokuje i stwarza ból. Boli nas niekiedy coś. Czy to stawy, czy kości, czy mięśnie. I to może być zimno. Jak sprawdzić, czy to jest, proszę Państwa, syndrom zimna? Wiecie, jak to z Państwa? Nie. Najprościej. Przyłożyć kostkę lodu. Do miejsca bólu. Jak nie ugryziecie sobie palca prawego, to znaczy, że to nie jest ból. Że to nie jest zimno. Zimno reaguje na zimno.
Jeżeli przyłożycie i nic się nie dzieje, to nie jest patogen zimna. Ale zimno jest bardzo złym patogenem, ponieważ on wzmacnia działanie śluzu i wzmacnia działanie wilgoci. Zimno. Zimno, proszę Państwa, najczęściej jest to patogen, który wchodzi nam z zewnątrz. Jeżeli mamy osłabione płuca, płuca zarządzają skórą, otwierają i zamykają pory skóry. Jeżeli mamy ekspozycję na zimno, zimno wchodzi nam najpierw się na skórze. Jak smażnie, to zobaczcie Państwo, jak skóra Państwa wygląda, jaka jest zimna. W środku jest ciepło, a jest na górze zimno. I wtedy jeszcze ten patogen jest na zewnątrz, można się posmarować, można się ogrzać, można jeszcze jest do usunięcia. Ale w pewnym momencie, jeżeli płuca jeszcze są osłabione i one nie tworzą tej, to się nazywa według TMC Wei Qi, siła obronna zewnętrzna organizmu. Jeżeli tego nie ma, proszę Państwa, to wchodzi nam do środka i zaczyna nam penetrować wszystkie miejsca, gdzie jest najmniej krwi i najmniej limfy, a mianowicie stawy i kości. Bo jak zobaczycie Państwo, tam gdzie jest zgięcie, tam jest najmniej krwi, bo tu są najmniejsze naczynia krwionośne. One są tak usytuowane i pochowane, żeby nie były narażone na uszkodzenia. I dlatego tak jest. Pytania. To może do tego śluzu wrócę, bardziej do przyczyny, jak zapobiec nadmiernemu zaśluzowieniu organizmu, czego przestrzegać. Proszę Pana, śluz powstaje nam najczęściej poprzez błędy dietetyczne i atak psychiki, problem stresu na organizm. Jedzenie posiłków nieregularnie. Jedzenie posiłków zimnych. Jedzenie dużej ilości słodkich potraw i dodatkowo jeszcze pikantnych. To sobie Państwo pamiętajcie. Słodkie i pikantne potrawy są w diecie tradycyjnej medycyny chińskiej podstawą chorób w organizmie. To jest, proszę Państwa, dużo mleka, dużo nabiału. Jeżeli jest przegięcie pały w tym kierunku, następuje śluz. Druga sprawa. Jeżeli jesteśmy atakowani stresem ciągłym, stres, proszę Państwa, ciągły to jest tak, jakby ktoś pił alkohol, palił prochy i papierosy w jednym momencie, w tym samym momencie, tak osłabia organizm stres. Słyszeliście Państwo pewno to, jak w starożytnym Rzymie produkowano jedno z najbardziej śmiercionośnych trucizn, które są znane ludzkości. Stado świń, specjalnie odżywianych, wpuszczano do amfiteatru, tam, Koloseum. I tam wpuszczano sforę psów, które były celowo do tego szkolone. I dotąd ganiały te psy, te świnie, aż padły ze strachu i zmęczenia. I wtedy wpadali ci pretorianie i spuszczali tę krew. Proszę Państwa, stres działa na wątrobę bardzo źle. Stres działa tragicznie na wątrobę. Stres działa, wątroba jest to organ złośliwy. Jeżeli ją przygniemy z nim, to ona się mści. Ona się musi wyładować na czymś. Bo wątroba nie boli, jak wiecie Państwo. Tylko się mści. Zazwyczaj wątroba atakuje nam żołądek i śledziony, bo są w jednym elemencie ziemi. Zawsze atakuje śledziony i żołądek, czasami serce. Czasami serce, tak zwany pionowy atak. Czasami, proszę Państwa, atakuje nam jelita poprzez żołądek. Czasami. Najgorsze natomiast, czasami jeszcze może nam atakować mózg. Mózg atakuje nam, kiedy jest wiatr i pustka
wątroby, to się tak nazywa. Tak mówiąc po polsku, jeżeli w organizmie jest za mało krwi, dojdzie do tego stres i dojdzie do tego, proszę Państwa, bo wtedy się wytwarza ogień. Tak chciałbym Wam to uprościć. Kiedy nie ma krwi, to się robi pustka. No bo jak czegoś nie ma, no to jest pusto. Widzicie Państwo, w tej kieszeni nie mam kasy. Tu nie ma nic. Jest pustka. A, gdzie, a jak to mówią, w pustym sklepie u Żyda to hula wiatr. No to macie od razu wytłumaczone. Jeżeli jest pustka krwi w wątrobie, następuje wiatr. Wiatr pobudza ogień. Taka jest jego specyfika. Wszystko to razem zaczyna atakować serce. Jeżeli już zaatakuje serce, idzie do góry. Zostają zaatakowane naczynia sieciowe głowy. A według tradycyjnej medycyny chińskiej głowa jest skrzynką bez ujścia. To, co pójdzie z wątroby i z serca do głowy, ono nie ma gdzie pójść. Pomimo tego, że tutaj są otwory, ale to nie ma znaczenia. To jest skrzynka bez ujścia. I musi się gdzieś ten ogień i ten wiatr wyładować. I wyładowuje się właśnie wtedy, proszę Państwa, w taki sposób, że dostajemy wylewu lub zatoru. Zależy, w którą stronę to się rozwinie. Tym bardziej, jeszcze, jak mamy śluz dodatkowo, a mamy zatkane naczynia krwionośne śluzem, to już jest całkowicie źle. Dobra. Jakieś pytania jeszcze? Czy ja odpowiedziałam dobrze, czy coś jeszcze nie odpowiedziałam Pani, bo już nie pamiętam. Pojechałem tam, zamiast pojechać. A przepraszam. Czy to ma jakiś związek później na przykład z zatokami? Takie ośluzowanie może wpływać na zatoki? Proszę Panią, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Umówmy się tak. Śluzu musi być tyle w organizmie, co go musi być. Nie może być go za dużo. Śluz ma być w drogach oddechowych, ma być w układzie pokarmowym, ma być w drogach rodnych. Tam, gdzie on ma być, to on ma być. Natomiast niekoniecznie w głowie. I teraz tak. Przyczyny zatok zaatakowanych zatok są dwoiste. Pierwsza z tych przyczyn to jest dysfunkcja okrężnicy. Okrężnica ma w swoim zakresie obowiązków oczyszczanie organizmu z nadmiaru śluzu. Ale jeżeli jest dysfunkcja okrężnicy, to ten śluz musi się gdzieś udać. A tak jak mówiliśmy wcześniej, śluz jest lekki, idzie do góry. Idzie poprzez swoje drogi do góry i zaczyna nam, proszę Państwa, proszę Panią, dochodzić do zatok, ponieważ zatoki także oczyszczają nam, tylko że podrzędnie organizm ze śluzu. Ale jeżeli nam nie ma możliwości okrężnica oczyścić śluzu, z organizmu ze śluzu, to wtedy funkcje okrężnicy przejmują zatoki i stąd mamy problem. W temacie dalej zatok, czy źródłem, że tak powiem, no problemów z zatokami, nadmierna produkcja śluzu, nie są na przykład warunki atmosferyczne, oczywiście, klimatyczne. Oczywiście, jak najbardziej. Nie no, pytam dlatego, ponieważ... Tak. Już Panu tłumaczę, bo ja pierwszy powód, zaraz Państwu powiem drugi, ale ma Pan całkowitą rację. Mówię to dlatego, bo no, mieszkamy w takim miejscu, w jakim mieszkamy. Jak wychodzę na balkon i wiatr nie wieje, to się zastanawiam, czy ja żyję. Czy może już gdzieś jestem indziej. To ja Panu to skomentuję. Jak z wielki od swojej żony nie zabiera, to się zastanawiam, czy żyje, czy nie żyje. Nie, ale wracając, jakby... Nie żartuję. Niech Pan posłucha. To był pierwszy powód, co Pani mówiłem. Drugi powód jest dysfunkcja górnych dróg oddechowych. Proszę Państwa, nos i zatoki są bramą płuc. Wszystko, co w płucach, jest w nosie. Jeżeli mamy nadmiar śluzu w płucach, no to gdzie on się ma chodzić? Musi gdzieś ujść. Wtedy właśnie zaczyna się usuwanie tego śluzu. Tylko, tak jak powiedziałem Państwu, śluz to jest to końcowe,
końcowy efekt kataru to jest śluz. Tylko niekiedy jest ten śluz rozrzedzony poprzez różne czynniki, które następują. Nie tylko jest taki bardzo gęsty, ale czasami jest śluz bardziej rzadki, taki młody to nazwijmy. On jeszcze nie zdążył się zsiąść. I ten śluz nam wali do głowy z płuc, szczególnie z płuc, przez oskrzela do nosa, blokuje nam zatoki i mamy problem. Co pogarsza sytuację? Sytuację pogarsza syndrom wiatru i zimna, bo jest takie powiedzenie. Zimno i wilgoć do organizmu wchodzą na strzale wiatru. To sobie Państwo też pamiętajcie, bo żeby wejść do środka do organizmu przez skórę, wejść, żeby się odpłuca nam, no to najlepiej jak jesteśmy spoceni, jeszcze na sobie i wtedy jest ok. To są dwie podstawowe przyczyny, zatok i śluzu generalnie rzecz biorąc. Co jeszcze? Wtedy tą terapię, co pamiętam, sobie zrobiłam, tak? Odśluzowanie zrobić w takich sytuacjach, bo tego śluzu jest za dużo, tak? Proszę Państwa, proszę Panią, medycyna tradycyjna, medycyna chińska jest bardzo prostą medycyną. Prościutkie, tylko że się ciężko nauczyć. Powiem Pani, jak wygląda sytuacja. Przede wszystkim trzeba sobie wiedzieć, jak do tego podejść. Trzeba wykluczyć okrężnicę. Okrężnicę można wykluczyć w bardzo prosty sposób. Zrobić sobie test buraka i zobaczyć, czy nie ma syndromu jelita nieszczelnego. To znaczy? Bierzemy kilogram buraków kwikłowych, wieczorem, kroimy, umyjemy, pokroimy do blendera i tyle, ile soku nam się tam zrobi, pijemy. I rano robimy siku i patrzymy, jaki kolor jest moczu. A propos tego buraka, mogę tylko o coś zapytać? Ja sobie taki test robiłam i niestety nie doszedł do skutku, bo ta ilość soku, który miałam wypić, prawda, no, spowodowało mnie wymioty i praktycznie nie mogłam sobie tego testu zrobić. Tak, może być. Co więcej, zauważyłam, że na przykład w ogóle wieczorem, czy też popołudniową porą, nie mogę zjeść jabłka, bo zaraz po nim wymiotuję. Jak najbardziej tak. A dlaczego? A dlatego, że organizm ma tego dość. Już Pani tłumaczę teraz na przykładzie. Jako dziecko wychowywałem się u moich dziadków. I proszę Panią, bardzo jak szedłem spać, a to taka chałupa była, jak to chałupy były kiedyś, jak może Państwo widzieliście, pobielane w środku, taki ten był, taki ten jest i tutaj. I było to wapnem. I tam od czasu do czasu gdzieś się tego wapna troszkę oskubało, nie? A to, żeby tam dziadki nie widziały, to jadłem to wapno. Nie wiedząc dlaczego ono mi tak smakuje. Druga sprawa. Okropnie lubiłem ogryzać siarkę z zapałek. No cudo. I też nie wiedziałem dlaczego. Dopiero potem, jak już troszkę zmądrzałem, chociaż troszkę zmądrzałem, no doszedłem do wniosku, że organizm tego potrzebował. Byłem odwitaminizowany, mineralizowany. Byłem po prostu wyjawiony, krótko mówiąc. Drugi przykład. Proszę Panią, w tamtym tygodniu do mnie dzwoni młoda matka, której prowadzę dwoje dzieci. Jedno dziecko ma pół roku, które karmi piersią, oczywiście, uwaga, bo karmi piersią, a drugie dziecko ma około 4 lat. I zaczyna się problem. 4 lata problem. Od razu oczywiście chciałem oczyścić dziecko, żeby dalej zacząć mu pomagać. No to odśluzowanie. Pierwsza rzecz odśluzowanie. No dobra. Dawka jak trzeba, pół dawki. Wszystko pięknie, ładnie. Po tygodniu to było wczoraj chyba, albo przedwczoraj, ale bardziej wczoraj. A może przedwczoraj. No w każdym razie któryś to dzień ostatni. Dzwoni ta matka tego dziecka i mówi: Panie Jurku, co ja mam zrobić? Dziecko nie chce już pić tego tyciu. Pół szklanki dziur. 3 razy dziennie, 1,5 szklanki na dzień. Co zrobić? No i teraz ma Pani odpowiedź na to pytanie. Organizm ma dość. Jest przegięcie następuje. W takim wypadku trzeba przerwać terapię ziołową przynajmniej na 2 tygodnie. I po 2 tygodniach dajemy dawkę testową, czyli pół dawki takiej, którą się daje. 2 tygodnie przerywamy, organizm się wtedy odbudowuje. W pewnym momencie dostaje dawkę ćwierć szklanki i wtedy widzimy, czy to dziecko wypije, czy nie. Jeżeli ono nie wypije, znaczy, że nie ma szans.
podać, bo on już nie wypije. Nastąpił jakiś przeskok. I tak to wygląda. Pani się coś pytała jeszcze, czy ja coś... Jestem testem do wyraka skończy na tą okrężnicę, bo to dobrze. Robimy ten sok, wypijamy go na wieczór, rozumiem dobrze. No i jak rano macie, jak macie rano, jest mocz ciemny, znaczy buraczkowy, to znaczy to, że jest bankowo, syndrom nieszczelnego jelita. I co wtedy? No jest problem. Co ma? Dlatego, że nie pracuje tak, jak trzeba okrężnica. Dolna część chodesicy, dolna część układu pokarmowego źle pracuje. To jest bardzo niebezpieczne, powiem pani, dlatego, że syndrom jelita nieszczelnego prowadzi do takiego czegoś. Tak szybko pani powiem, żeby nie zanudzać. Spożywamy niewielką ilość mięsa jako białka, szczególnie to chodzi o białko zwierzęce. Wprowadzamy to do układu pokarmowego, mamy za wysokie pH, czyli za wysoką zasadowość, mała kwasowość, to ten pokarm, który jest w żołądku, jeszcze źle go odgryziemy, następuje jego niedokładne przetrawienie. Mikrocząstki białka zwierzęcego dostają się dalej do jelita cienkiego, do czczego. Tutaj część jest wchłaniana jako mleczko z pomocą wątroby i trzustki, a reszta tego wszystkiego idzie nam dalej wstępuje do jelita grubego. I proszę panią, w tym jelicie grubym następuje już to całkowita absorpcja płynów, minerałów i wody. Uwaga, wody. Zostaje to wchłonięte do organizmu. Te niestrawione cząsteczki tego białka zwierzęcego przesiąkają przez błonę śluzową jelita grubego, dostają się do krwioobiegu i to jest najgorsze. Jelito grube, jakby pani widziała, to jest jedna grono, winogron tymi oblepione jest gronami tych układu odpornościowego. No, pomóżcie. Dobra, potem sobie przypomnę, jak będę jechał z powrotem. I ono powinno być neutralizowane na tym etapie. To białko. Ono nie jest, bo nie ma możliwości. Ono przedostaje się przez te uszkodzone błonę śluzową do krwi. To się teraz zaczyna dziać. Dostaje się do krwioobiegu i się sobie krąży, tylko niedługo. Krąży tylko dotąd, gdzie szuka sobie, gdzie jest najbardziej osłabiony organ. I w tym organie, a zazwyczaj ten, który organ jest osłabiony, no to tam albo jest lekki stan zapalny, albo jest małe krwienie, albo jest limfa słaba i tam ugrzęźnie. Jak on tam ugrzęźnie, nie może go ruszyć, bo jest w układzie krwionośnym, ani limfa go nie ruszy, ani w układzie krwionośnym. W pewnym momencie następuje reakcja układu immunologicznego, czyli wszystkie te limfocyty, wszystkie komórki, które mają zwalczyć tego intruza, bo organizm rozpoznaje to jako intruza, tę cząsteczkę, zaczyna go atakować, następuje patologiczny stan zapalny w tym miejscu, gdzie ta cząsteczka osadziła. Co się wtedy możemy sobie zarobić? No, możemy sobie na przykład zarobić zapalenie wątroby, możemy sobie tarczycę, najczęściej tarczycę. Możemy zapalenie stawu, to już jest norma. Zapalenie stawu. No i najfajniejsze to jest nowotwór. Od tego się zaczyna nowotwór. Jeżeli do tego się dodamy zaśluzowanie, za kwasowość duża krwi, organizmu generalnie, mamy gotowy problem. Mamy gotowy problem. I w tym momencie cały dolny układ pokarmowy organizmu nieprawidłowo działa. Bo jeżeli jest nieszczelność jelita grubego, jest bankowo jest dysfunkcja okrężnicy. A jak jest dysfunkcja okrężnicy, to znaczy, że źle oczyszcza nam śluz w organizmu. I mamy koło zamknięte. I tu jest cały problem. Czy ja zrozumiale mówiłem, czy coś... Tak, bardzo zrozumiałe, tylko co z tym zrobić? Jak coś nie jest zrozumiałe, to się pani niech nie dziwi, bo ja sam siebie czasami nie rozumiem, co ja mówię, także.
Jakieś pytania jeszcze proszę. A jak wspomóc pracę wątroby? Jak ją oczyścić? Odpowiadam. Żeby pomóc wątrobie, pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba wyeliminować stres. To jest pierwsze, no ale no spróbujcie wyeliminować stres, jak stoi. Ja jadę, a on stoi w wątrobie. No a czego nie jedzie? No przecież może jechać. Nie ma światła, czego stoi, kurde, no czego stoi? No, no niech pani wyeliminuje ten stres. A wy czekacie, a ja jadę, a on stoi. To niech pan pojedzie, a jeden w okolicach zjazdu na ten, na Wieluń, to to w Andrychowie to jest pikuś. Ale powiem panu, że ja chciałem uniknąć Pszczyny, bo tam w Pszczynie zawsze jest korek. Mówię, jak pojedziemy tędy, to uciekniemy przy... Patrzę, ludzie. Przede wszystkim trzeba... A czy to nie syndrom tego, co to drogi prostuje? Proszę? A nie jest to syndrom tego, co drogi prostuje? To w domu nie nocuję. Odpowiadam pani dalej. Przede wszystkim stres. Stres wyeliminować maksymalnie jak się da. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Proszę pamiętać, żebyście państwo pamiętali, tłuste i ostre jednocześnie. Tłuste, ostre i słodkie jednocześnie. Tłuste, ostre, to jest smaki. Unikać tego łączenia. Bo to jest tak, jakbyście państwo wrócić na jedli. I to jest wątroba. Bo na przykład, jeżeli będziecie jeść sam tłuszcz, sam tłuszcz, jeżeli nie ma tego dużo węglowodanów, to on nie przejdzie przez wątrobę, tylko pójdzie przez organizm. Ewentualnie dostanie się biegunki i tyle. Natomiast jeżeli będzie tłuszcz zjedzony, na przykład kawał jakiegoś takiego, tak jest, co ja lubię, i do tego jeszcze placek, na przykład jadronkowy, tak jak nasz regionalny, też lubię, no i to, no to można sobie strzelić w łeb z rewolweru, jest podobna sytuacja. I to jest podstawowa rzecz. Wątroba, powiem pani tak, każda wątroba jest indywidualistką. Nie ma dwóch jednakowych, tak jak DNA, nie ma dwóch jednakowych wątrób. Jedna jest taka, druga jest taka. Podamy zioła na wątrobę komuś, podamy komuś takie same jednemu i drugiemu i trzeciemu, u jednego będzie inny wynik, u drugiego będzie inny wynik, u trzeciego będzie inny wynik. Czy ja się jasno wyraziłem, czy coś nie dopowiedziałem, to proszę się nie przejmować, tylko mówić jasno i otwarcie, co chcecie wiedzieć, bo jak to jest, to już nikt wam nie powie. A na rozrzedzenie krwi zamiast tego popularnego, co można innego z sił zastosować? Na rozrzedzenie krwi? Kto pyta z pań, bo nie widzę? Proszę się zapisać. 25 gram. 25 gram soku z cebuli. Z sokiem ulubionym, pół na pół, dziennie. Nie ma lepszego środka na rozrzedzenie krwi. To ma być surowy sok, wyciśnięty. Tak, z takiej... A jak to powiedzmy z zupy i zmiksować, nie? Jeszcze raz? Nie, to musi być surowe. Wyciągnąć cebulę ugotowaną z zupy. Nie, ugotowana w ogóle zmienia... Kto chce sobie na wątrobę zrobić zdjęcie, to zapraszam, bo za chwilę się zamieniam. A na jelita? Proszę? A na jelita? Co na jelita? No właśnie na jelita. No te, co pan masz, jak to... Co pan myśli po prostu? Uszczelnieniu jelit. Proszę panią, na uszczelnienie jelit to jest cała filozofia. Czyli czas się do pana zgłosić? Nie, to, że nie chce pani powiedzieć. A ja nie twierdzę, że powiem pani dlaczego. Dlatego, że trzeba ustalić, co jest powodem tego. Nieszczelność jelita grubego ma swoją przyczynę i trzeba ustalić. Jak pani ustali przyczynę, co jest powodem tego, to pani będzie wygrana. Najczęściej jest to stan zapalny wątroby, czyli ogień wątroby. O, tu jest, gorąco wątroby, to jest na.
To jest, są, proszę Państwa, są metody, których ja nie jestem w stanie Wam od razu powiedzieć. Co mogę, to Wam powiem, ale co nie mogę, to nie dam rady po prostu, bo to jest... Czy jeszcze jakieś pytanie, bo ostatni punkt programu będzie wybierany. To bym prosił o pytania, czy już przystąpimy? Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące w ogóle odśluzowania i tego zimna. Czy na przykład morsowanie może pomóc w właśnie zwalczaniu tego w organizmie? No jest zmiana pani, temperatury, zimna. Jest, pani, ciepło, jest pani 634 człowiekiem, który mnie o to pyta. Panią. Ja pytam, bo zaczęłam w zeszłym roku morsować i tak zastanawiam się, czy w tym roku też chciałbym. Powiem pani moje zdanie, to jest moje, błotem separatu. Tradycyjna medycyna chińska nie mówi nic o morsowaniu, a ja na niej się opieram, ponieważ zioło lecznictwo zachodnie, fitoterapia zachodnia do tradycyjnej medycyny chińskiej, to jest tak jak Bieszczady do Beskidów. Bieszczady do Beskidów. O, byliście ktoś z Państwa w Bieszczadach? Tak. Co jest moim zdaniem najważniejsze? Najważniejsze to jest wchodzić w ten temat, tak jak pisze w książce. Nie od razu nura do wyrąbanej w szerębli i siedzi 2 godziny, bo może to być ostatni nur w życiu. Tylko tam, wy tam wiecie, jak to trzeba. Troszkę się zanurzyć, troszkę posiedzieć, potem trzeba wyjść, potem czapkę założyć, potem skarpety zdjąć. Wy tam wiecie co. Uważam, że generalnie rzecz biorąc nie jest to zła sprawa, ponieważ dużo mam sygnałów pozytywnych. Znaczy pytam się pana do tego, że miałam problem z zatokami. Regularnie co pół roku miałam przeziębione zatoki i w momencie, kiedy zaczęłam właśnie morsować, ten problem zniknął. Więc zastanawiam się, czy to też... To jest na pewno to jest to działanie, na 100%. Na 100% to jest to działanie. Ponieważ ludzie bardzo pozytywnie się o tym wyrażają. Powiem pani jeszcze coś ciekawego. Choroby skóry, w szczególności przewlekłe choroby skóry, uszczyca, jest bardzo ciężko leczona. Nawet przez TNC. Profesorowie w Tokio, w klinikach TNC, mają problem z wyleczeniem uszczycy. I mam takiego pacjenta z Lublina, który przyjeżdża. I według tradycyjnej medycyny chińskiej uszczyca jest gorącem i toksycznością krwi. Gorącem i toksycznością krwi. To jest uszczyca. I ten gość w Zalewie Zębożyckim mają grupę morsów i tam morsuje. I on mówi, że jak pomorsuje, to na jakieś 1,5 miesiąca, a może niespełna, zależy kiedy, znika mu uszczyca. A uszczycę wyleczyć, no to jest naprawdę. Ja mam kilku ludzi z uszczycą i takie mamy osiągnięcia, można powiedzieć 30% poprawy, 40% poprawy, ale to już ze 2 lata prowadzę ludzi i wcale nie jestem w tym ekspertem. I a powiem uszczycy, przepraszam, że wejdę w słowo. Jeżeli jest odmiana uszczycy krostkowej, na początku wyrzucało na zewnątrz, powiedzmy tak, na stopach, dłoniach, w tej chwili mam ciszę, ale zaczynam odczuwać stawy. I próbowałam, tak jak pan mówił, już też różnych metod, włącznie z olejem lnianym, z dużą zawartością potraw omega-3, żeby miały te kwasy nasycone, tak, i tak dalej, ale no właśnie. Jeszcze do tego COVID się dołączył, który przeszłam i mam teraz takie objawy, dokładnie jak pan opisywał tutaj niedawno nawet. Przed chwilą, czyli i to i zimno, i gorąco, i zapragnienie. Czy może być tak, że może być wszystko? Łącznie z problemami z wątrobą? Proszę panią, w tradycyjnej medycynie chińskiej jest pojęcie korzeń choroby. To, co mówiłem państwu wcześniej, prawidłowa diagnoza choroby, to jest korzeń choroby. Prawidłowe ustalenie korzenia choroby to jest dojście do jego początku. Każdy człowiek chory
kiedyś na coś pierwszy zachorował i to się zaczęło u niego rozwijać. Tak jak Państwu mówiłem przed chwilą, jeżeli chodzi o wątrobę, to Pani odpowiadałam, że jak dbać o wątrobę. Gdzieś jest korzeń choroby. Choroba może być tylko i wyłącznie zdiagnozowana i wtedy jest pokazuje nam, co się u Pani dzieje. Bo tutaj jest A1, aplikacja A1. To jest aplikacja, którą wziąłem przez przypadek. Ale ona pokazuje, proszę Państwa, po wypełnieniu dobrym tej aplikacji, ona daje nam pogląd, co się dzieje. Jak ja tą aplikację A1 i A2, którą mam tutaj, te aplikacje ktoś mi przyśle, zrobi mi język, zdjęcie języka z góry i z dołu. Z dołu i z góry i do tego twarz na bez makijażu, no to od 60 do 80% jestem pewny, co mu jest. Ja tak zapytałam, przepraszam, ale nie mam okazji, a chcę wykorzystać w pewnym sensie, nie ukrywam, bo po prostu robiłam sobie badania kontrolne i w ogóle zawsze wszystkie wyniki mam po prostu bardzo dobre, włącznie z tym, że mój lekarz twierdzi, że po prostu nie wie, co ma ze mną zrobić. On twierdzi, że ja symuluję, ale tak nie jest. Bo zawroty głowy, bo szumy uszne, bo jakieś takie dziwne dolegliwości, których wcześniej nie miałam, łącznie właśnie z tym zaplegnieniem, gdzie budzę się rano i już po prostu jakąś galaretkę odkrztuszam z siebie, nie wiadomo skąd, to nie bierze się znikąd, tak? Brak kondycji, jakieś słabsze nogi, tego typu rzeczy. A wyniki mam idealne. Proszę Panią, jest Pani, oczywiście. Jest Pani w bardzo dużej grupie pacjentów, którzy do mnie przychodzą z płaczem i mówią, że lekarz im do psychiatry wysyła. No nie, no to... Dlatego chciałam też na tym spotkaniu Pana o to zapytać, bo no po prostu ręce rozkładam już tak. No tak jest. Przychodzi do mnie człowiek i mówi, że jego lekarz do psychiatry wysyła, bo idealne wyniki, a on jest chory. Ja wypełniam i to, patrzę na niego, badam, patrzę, jest chory i facet jest poważnie chory. A jego lekarz wysyła do lekarza psychiatry. Tutaj u Pani trzeba ustalić korzeń choroby, gdzie się to, co Pani mówi, to już wskazuje mi na wątrobę i na nerki. To, co Pani mówi o nogach, to są nerki. Zaklębienie to jest śledziona, która jest poruszona przez wątrobę. To wszystko wchodzi. W aplikacji A1, A2 wypełnia Pani to i już wiemy, na czym stoimy. Dobrze. Bo to nie ma innego wyjścia. Jeszcze jakieś pytania macie Państwo? Jak często robić obrobaczanie? Proszę Panią, odrobaczeniem to jest o tyle prosta sprawa, co i nieprosta. Generalnie rzecz biorąc, powinna pomóc mieszanka. Proszę pisać. Wrotycz, propolis i orzech włoski. Tam, gdzie propolis, to napiszcie sobie Państwo, zamiennie można użyć piołunu. Ale proszek, nie płyn. Wszystko wyciąg, tinktura. Wszystko to jest wyciąg w równych porcjach, wyciąg. Alkohol. Ale nie. Propolis, płyn czy proszek? Nie, proszek nie. Wszystko płyn. Wrotycz, wyciąg, wszystkie wyciągi trzy. Wyciąg z propolisu, wyciąg z wrotycza i wyciąg z orzecha czarnego. Albo zamiennie z piołunu. I teraz odpowiadam Pani na dalszy ciąg programu. O tyle jest proste z odrobaczeniem organizmu, bo wystarczy wziąć sobie 15 kropli, 15 minut przed posiłkiem, 3 razy dziennie. Ale przepraszam, z każdego 15 kropli? Nie, to jest mieszanka. W sumie, aha, mieszanka. Mieszanka. Aha, tak. Trzy razy dziennie, przez minimum miesiąc, dlatego że 3 tygodnie trwa okres rozwojowy pasożytu. Musimy przejść wszystkie fazy, żeby się zabezpieczyć, to jest miesiąc. Na czczo.
teraz powiem Państwu, na czym polega problem. Bo to, że zabijecie, to pewne, 100%. Ale wszystko? Lista padnie? Wszystko. Wiecie, co jest najgorsze? Szczybra. Proszę Państwa, możecie, wszystko Wam padnie, wszystko Wam, potem się oczyszcza krew. Po takim wytruciu oczyszcza się krew. Proszę Państwa, problem polega na tym, że przywra ma to do siebie, że ona zabita, trupo przywry zatruwa organizm jak trucizna. A jak jest duża, to ona jest ciężka do usunięcia. A gdzie szczególnie? W wątrobie. Bo ona uwielbia wątrobę. Ona wątrobę lubi. I tu jest problem, proszę Państwa. Bo niekiedy jest tak, że dzwoni ktoś do mnie, że pięknie wszystko poszło, na sitku było wszystko ładnie, było widać, wszystko pięknie poszło i w pewnym momencie człowiek się zaczyna źle czuć, coraz gorzej. Co się dzieje? Przecież już nie ma tych robaków, nie ma tych larów, nie ma tych jajeczek. Co się dzieje? Pozostała gdzieś w organie, najczęściej w wątrobie, truchło, przywry. I tu jest, zaczyna się problem. A czy to prawda, że przywra jelitowa odpowiada za choroby autoimmunologiczne? Proszę Panią, przed chwilą mówiłem na temat syndromu nieszczelnych jelit. I to, co Pani mówi, to dokładnie się w to wpisuje. Przywra jelitowa, no ma Pani rację, bo ona tam się usadawia i żyje. Ona wykorzystuje nieszczelność jelit i zakaża nam organizm. Choroba autoimmunologiczna jest to choroba, która wynika z tego mechanizmu, co tutaj którejś z Pań odpowiadałem z tym białkiem, które urzędnie wieś. Organizm po prostu uruchamia układ immunologiczny do zwalczenia pasożyta, znaczy no to jest nie pasożyt, który on twierdzi, że to jest pasożyt, on go atakuje, wytwarza się patologiczny, przewlekły stan zapalny i to jest właśnie choroba autoimmunologiczna. Organizm, układ immunologiczny naszego organizmu działa przeciwko nam. On zamiast, to tak jakby wojsko zaatakowało swój kraj. Swoje wojsko zaatakowało swój kraj. I to jest całkowita zgoda, co Pani mówi. Tak może być. Kto chce z Państwa sobie zrobić zdjęcie oczyszczania krwi, to proszę bardzo.